Hej, przejdziemy do tematyki zmiennych i na początek, zanim w ogóle napiszemy jakąkolwiek zmienną, to wypadałoby w ogóle powiedzieć, czym jest zmienna. Zmienna w programowaniu, bo zmienna to nie jest tylko i wyłącznie koncepcja, z którą się spotkamy w Javie. Zmienne są dostępne w wielu językach programowania i zmienna to jest takie opakowanie na dane, takie pudełko, w którym będziemy przetrzymywać jakieś dane, jakieś wartości. Taka wędka, która będzie na końcu swoim trzymała jakąś wartość, czyli zmienna to jest takie coś, które służy nam do odwoływania się do jakiejś wartości. I zmienne w Javie deklaruje się w ten sposób, że najpierw zapisuje się tutaj jakiś typ zmiennych, ABC, potem pisze się tutaj jakąś nazwę tej zmiennej, potem pisze się równa się, a potem wpisuje się wartość tej zmiennej i stawia średnik. Możesz zwrócić uwagę, że ja zacząłem tą linijkę od dwóch slaszy. Slash to jest w Javie komentarz, czyli taki fragment, który jest ignorowany. To znaczy my tutaj możemy sobie napisać, co mi się podoba. I kompilator w ogóle na to nie zwróci uwagi, czyli komentarz jest takim fragmentem, który jest ignorowany przez Javę. To jest komentarz dla nas, a nie dla niej. Java to ignoruje. Java nie ignoruje niczego. Powiedzieliśmy sobie, że zmienna jest pewnego rodzaju pudełkiem w językach programowania, pudełkiem na dane. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób w ogóle tego użyć u nas w programie. Ano mianowicie w ten sposób, że w Javie występują zmienne określonego typu. Schodząc na aspekt filozoficzny. Języki programowania można podzielić na dwa typy. Języki statycznie typowane i języki dynamicznie typowane. Java jest językiem typowanym statycznie. To oznacza, że sam język Java broni typu danych, na jakim my w tym momencie operujemy. Co oznacza, że możemy operować na danych liczbowych, na przykład 1, 2, 3. Możemy operować na danych ciągów znaków, czyli po prostu na tekstach, na słowach, na zdaniach. Czyli, nie wiem, zajawka. Możemy operować na pojedynczych znakach, możemy też operować na typach danych, które wymyślamy sami, na przykład kod też będzie typem danych, który został wymyślony i wprowadzony przez nas. I Java pilnuje tego, żebyśmy my nie pomieszali po drodze tych typów danych, dlatego nazywa się językiem statycznie typowanym. To jest kwestia filozoficzna, dlatego że są języki, które tego nie pilnują. To znaczy, jeżeli napiszemy sobie zmienną, na przykład number, to w niektórych językach programowania można napisać to w ten sposób. Java nam tego nie łyknie i zwróć uwagę, że w IntelliJ'u to się świeci na czerwono i tutaj się pojawia na czerwono taki paseczek mówiący, że jest jakiś błąd. Java nam tego nie łyknie, bo jeżeli my chcemy zadeklarować sobie zmienną, która nam będzie mówiła zmienna number, że do zmiennej number przypisaliśmy wartość 12, czyli inaczej mówiąc pod zmienną number mamy teraz wartość 12, to w Javie musimy też określić jawnie, czyli wpisać manualnie, jaki typ danych stoi za tą zmienną number, czyli jaki typ danych może być przypisany do tej zmiennej number. Jeżeli teraz napisałem tutaj int, to zwróć uwagę, że zniknęła mi czerwona kreseczka po prawej stronie. Tutaj przestało się to świecić na czerwono, zamieniło się na żółte, ale żółte to znaczy, że ten program się już uruchomi. Jeżeli ja teraz to wcisnę, to możesz zwrócić uwagę, że program mi się uruchamia, ale jeżeli tego inta stąd bym się pozbył i wcisnął jeszcze raz tutaj play, to w tym momencie na ekranie wyskoczy mi błąd mówiący o tym, że w linijce piątej mam błąd, cannot find symbol. Java tego nie rozumie, bo ona wymaga od nas, żeby tutaj pojawił się jakiś typ danych. I w Javie występują pewne podstawowe typy danych. Jeżeli chcielibyśmy teraz do tego przejść, to ja specjalnie wkleję tutaj taki link. Możesz zwrócić uwagę, to jest na stronie Oracle'a, gdzie jest dokumentacja Java oficjalna, tutaj mamy tutorial w Javie, typy danych, primitive data types. Zwróć uwagę, że mamy typy danych takie jak byte, short, int, czyli ten, którego teraz użyliśmy, long, float, double, boolean, char i tutaj dalej jest powiedziane, że in addition to the 8 primitive data types listed above, the Java programming language also provides special support for character strings via the kolejny typ, którym będziemy się posługiwać, string. Te typy mówią o tym, o jakim zakresie liczbowym ewentualnie rozmawiamy, dlatego że typy byte, short, int, long, float i double to są typy liczbowe. My dla uproszczenia będziemy posługiwali się tylko intem i tylko doublem i powiedzmy sobie, że int to jest taki typ, który przechowuje typy całkowite, to znaczy pod inta, pod zmienną typu int możemy przypisać wartości całkowite, czyli w tym momencie jeżeli tutaj zastosujemy sobie zmienną typu int, to możemy przypisać 12, ale 12.1 już nie. Podkreśla nam to IntelliJ, mówiąc, że to jest błąd kompilacji, to znaczy nasz program nie może się skompilować poprawnie, dlatego że kompilator nam wyrzuci błąd, mówiący, że to jest błąd. Nie można skompilować programu w tym momencie, bo jest on zapisany w sposób błędny. Oprócz inta będziemy posługiwali się też typem double, który będzie pozwalał na zapisanie wartości zmiennoprzecinkowych, czyli na przykład 12.2. Jeżeli ja teraz u mnie w programie zmieniłbym int tutaj na double, napisał do uble, to zwróć uwagę, że IntelliJ przestał mi krzyczeć, że coś jest nie tak i normalnie mogę w tym momencie ten program uruchomić. Czyli dwa typy danych już zostały wymienione. Do tego będziemy mieli też taki typ danych jak boolean, boolean. To jest filozofia, każdy to inaczej wymawia. Booleany to są takie typy danych, które przyjmują albo true, albo false, czyli w pewnym sensie taki warunek logiczny mówiący, że albo coś jest prawdziwe, albo fałszywa. Do tego mamy char, który reprezentuje pojedynczy znak i do tego mamy string, który reprezentuje ciąg znaków. W Javie rozróżnia się, nie w tą stronę, w Javie rozróżnia się i to jest faktycznie różnica, czy mamy char, który jest reprezentacją jednego pojedynczego znaku, na przykład literki K, i w Javie jest różnica, variable 2, w Javie jest różnica, czy napiszemy jedną literkę, czy napiszemy tych literek troszeczkę więcej. Bo do chara literek troszeczkę więcej przypisać nie możemy. Możesz też zwrócić uwagę, że char ma zdefiniowaną wartość w pojedynczych ciapkach, a string ma zdefiniowaną wartość w podwójnych ciapkach. Tutaj podwójnych ciapek przypisać nie możemy, a tutaj pojedynczych ciapek przypisać nie możemy. Czyli w Javie jest to charakterystyczne i należy to zapamiętać, że do chara, czyli do pojedynczych znaków, podajemy znaki w pojedynczych ciapkach, a jeżeli mówimy o ciągach znaków, czyli o wyrazach, można powiedzieć, to te ciapki będą podwójne. I podstawowe typy danych, którymi będziemy się posługiwać, przy wykorzystaniu których będziemy deklarować zmienne, to będzie typ char, string, int, który został pokazany wcześniej i double. Podstawowe typy danych, na podstawie których będziemy operować właśnie tutaj w tej Javie w pigułce. Nie wiem, tutaj napiszemy sobie number, na przykład 16.2 i do tego wszystkiego, a number już był, no to będzie number 2 i do tego wszystkiego będzie jeszcze boolean, na przykład variable 13, 134 równa się true. I każda z tych zmiennych ma teraz to do siebie, że ona określa nam, ten typ tutaj po lewej stronie, określa nam, że taka zmienna może przyjąć tylko i wyłącznie pewne określone wartości. Czyli zmienna typu int może przyjąć wartości całkowite, zmienna typu double może przyjąć wartości zmiennoprzecinkowe, zmienna typu char albo char, to też jest filozofia, każdy inaczej to wymawia, może przyjąć tylko pojedyncze znaki, boolean może przyjąć albo true, albo false, string może przyjąć ciągi znakowe, co oznacza, że Java w pewnym sensie pilnuje nas, żebyśmy nie popełnili jakiegoś błędu przez przypadek, w którym na przykład ten błąd polegałby na tym, że do stringa byśmy przepisali raz, dwa, trzy. Nie można tego zrobić, bo Java nam krzyknie na etapie kompilacji, bo sprawdza to za nas, że hej, tutaj masz dane typu string, nie możesz tutaj przypisać wartości liczbowej, tutaj musisz przypisać tylko i wyłącznie ciąg znaków, to znaczy to w tym momencie jest rozumiane jako zdanie, co oznacza, że nie możemy chociażby dodać jednej takiej liczby do drugiej, bo Java to rozumie jako ciąg znaków i są języki programowania, które nam na to pozwolą. Nie będziemy deklarowali tutaj typu danych i język programowania domyśli się sam, jaki typ danych w tym momencie nas interesuje. Java jest takim językiem programowania, w którym określamy to w sposób jawny, to znaczy musimy sami podać, jaki typ danych nas w danym momencie interesuje. Oprócz tego, że możemy mieć typ danych z tych podstawowych typów, które zostały wypisane w dokumentacji, to my takie typy możemy tworzyć też samodzielnie, tworząc własne klasy. Jeżeli ja w tym momencie jestem w pliku example project, co oznacza, że mam klasę example project, to typem danych może też być example project. Example project równa się, no i tutaj musiałbym stworzyć obiekt klasy example project, czyli stworzyć instancję na podstawie klasy, na podstawie tego schematu example project i mogę napisać tutaj new example project i to oznacza, że stworzyłem w tym momencie instancję na podstawie mojej klasy, czyli instancję na podstawie schematu, która ma tak jakby jedno zachowanie, ale nie ma żadnych właściwości, nie ma żadnych pól, nie ma żadnych atrybutów. I podsumowując, Java jest językiem statycznie typowanym, co oznacza, że ona wymusza na nas, żebyśmy my podawali typ danych, który nas w tym momencie interesuje i na którym chcemy pracować. Czy będzie to int, double, char, boolean, string, czy jeszcze inne, czy nasze własne, które też możemy tworzyć. To nie ma znaczenia, ważne jest to, że Java za nas sprawdza, czy jeżeli będziemy pisać dalej kod, to czy te typy danych się zgadzają. Co jest troszeczkę kwestią filozoficzną, bo jedni to lubią, inni nie. Ja osobiście bardzo lubię, jeżeli ktoś za mnie myśli, czy ja nie popełniłem błędu, dlatego mi osobiście bardzo to pasuje, natomiast wiem też, że są ludzie, którym to przeszkadza. Ale to jest kwestia filozoficzna, każdy ma swoje zdanie i ma do tego prawo. Moja jest tylko racja. Warto tutaj wspomnieć o jednej kwestii. Możesz zwrócić uwagę, że IntelliJ pewne słowa zakreśla nam na kolor pomarańczowy. Dlatego, że to są tak zwane słowa kluczowe. W Javie występuje coś takiego jak słowa kluczowe i to są takie słowa, których można użyć, które można wykorzystywać tylko w pewnym kontekście. W kontekście tego, w jakim celu to słowo zostało stworzone, to znaczy jest to pewne słowo charakterystyczne, które dla języka oznacza coś specjalnego. I tutaj mamy listę na Wikipedii, angielskie list of Java keywords. Słowa kluczowe to są słowa, które mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w kontekście, który został przewidziany dla tych słów przez twórców, co oznacza, że nie możemy przykładowo stworzyć zmiennej, która będzie się nazywała boolean. Zwróć uwagę, że jeżeli mam tutaj zmienną typu boolean, boolean oznacza typ danych, to nie mogę tej zmiennej boolean. Nie mogę tej zmiennej nazwać boolean, bo dostanę błąd kompilacji. Lista tych słów kluczowych została wypisana, tutaj to jest widoczne na stronie. Nie musisz się uczyć tak naprawdę tej listy na pamięć z tego powodu, że ona wejdzie Ci w krew w miarę używania tego języka, natomiast tych słów jest dosyć sporo. Tu jest na przykład słówko int, możesz zwrócić uwagę, tutaj jest słówko static, które też jest przy definicji metody main użyte. Tutaj na przykład jest takie słówko jak void, które też jest w definicji metody main użyte. Możesz zwrócić uwagę właśnie, że to są słowa, które są wykorzystywane w sposób charakterystyczny i w tym artykule na Wikipedii można sobie przeczytać, jakie jest użycie każdego konkretnego z tych wymienionych tutaj słów. One nie mogą być używane w innym kontekście niż zostały wymyślone, zaprojektowane przez twórców Javy. Variable raz, dwa, trzy. Jeżeli chodzi o deklarację typu, o określenie tego typu zmiennych, to Java pozwala też na zapisanie czegoś takiego jak var. Jeżeli ktoś kojarzy JavaScript, to jest troszeczkę inny var. On tutaj robi troszeczkę inne rzeczy, zachowuje się troszeczkę w inny sposób. I var to jest taki ukłon ze strony twórców Javy, który pozwala nam na to, żeby tego typu danych nie pisać, dlatego że Java jest w stanie się wtedy domyślić troszeczkę, o jakich danych my tutaj rozmawiamy. To znaczy tutaj mogę napisać var i tutaj mogę napisać var i w tym miejscu mogę również napisać var i tutaj też mogę napisać var, dla odmiany tutaj też mogę napisać var i tutaj też mogę napisać var, ale nie oznacza to, że Java nie sprawdza dla nas tych typów, bo jeżeli ja teraz napisałbym tutaj system.out.println i chciałbym w środku dodać do siebie na przykład number i example project, to dostanę w tym momencie błąd kompilacji, dlatego że Java nie wie, w jaki sposób ona ma te dwie rzeczy do siebie dodać i zwróć uwagę, że tutaj nawet dostałem informację cannot be applied to double i example project, czyli mimo, że ja tutaj napisałem var, number jest w tym momencie doublem, to Java sama się domyśliła i IntelliJ też w tym momencie jest w stanie nam to powiedzieć, nawet jeżeli my nie określiliśmy konkretnego typu danych, to ten typ danych i tak tutaj istnieje. To znaczy pisząc var w Javie nie pozbywamy się tego typu danych, tylko tak jakby to jest taki ukłon ze strony twórców, że my tego typu nie musimy pisać, bo są pewne sytuacje i ten var też ma swoje obostrzenia, w które ja się nie będę zagłębiał. Są pewne sytuacje, w których tego typu danych nie trzeba pisać, a Java i tak będzie w stanie ten typ danych weryfikować. I właśnie z tego powodu nie możemy dodać do siebie number i example project. Jeżeli chodzi o ten odcinek ze zmiennymi, to jest tyle. Możemy przechodzić do następnego. Dzięki. Hej!